Jesteśmy w pierwszym punkcie naszego zamkowego zwiedzania. Za mną jest zamek w Chudowie. Zobaczcie sami, jak wygląda z bliska. Dzisiejsza rowerowa propozycja to krótka przejażdżka do Chudowa oraz nadstawy chudowskie. Anegdotka. Jak się połączy czarną z amerykańską amerykaną, to kawa może nie będzie najlepsza. Ale jeśli chodzi o to pole, to wychodzi kanadyjska. Bo to jest mieszanka tpoli czarnej i amerykańskiej. Bang! Zapamiętane. Mnemo. Technika. Super. Dobra, teraz ta ciekawostka. Jak zobaczyłam to miejsce na internecie, zdjęcie i ktoś napisał: takie fajne miejsce mam koło domu i nigdy go nie widziałem, i pozazdrościłam, kurde, ale ktoś ma miejsce koło domu. A potem sprawdziłam lokalizację i zobaczyłam, że to jest niedaleko mnie. Także no, fajnie jest odkrywać nowe miejsca. Idziemy dalej. Na dzisiaj to już koniec, a teraz czas na atrakcję numer 2, czyli przenosimy się w stronę Raciborza. Nie wiem, co powiedzieć, ale powiem. Nie wiem, gdzie mam stać, musisz zobaczyć. Rozładowana? To daj trochę jeszcze tam, żeby było widać ten zameczek. O, tak, idź. Tak? No, już się nagrywa? A jak jestem tu, to mnie nie widać. Nie. No to pierwszy punkt naszej zamkowej podróży, przygody. Nie! Najgorzej! Można przyjechać rowerem, można przejść piechotą, można przyjechać autem. Tak to wygląda i wygląda na żywo lepiej niż na zdjęciach. Jest to... Ciołek. Wiesz, jak to jest głupio w takim czasie? Zobaczmy, zwiedźmy. Nie! No. Tylko tak, że jest to nie! Raczej nie, ja tu będę siedział, a ty tak z kamerą, ja tu będę siedział. Okej. Mamy tutaj jakieś tajemnicze miejsce. Zajrzyjmy, co jest w środku.
kawki? Tak, mamy tu tapetę. To nie jest zbyt przyjemne. Mogłam tego nie widzieć. Ciekawostka jest taka, że w środku tego drzewa żyje 682 gatunki pająków. I nikt mi nie udowodni, że tak nie jest, jak zobaczy te pajęczyny. Koniec. Spojrzyj się tu. Nie mam jej takiej dużej, wiesz. Czekaj, nie strasz jej, bo się spojrzy do szyku. Czekaj, zaraz się spojrzy na nas, wiesz, że tu jesteśmy. Kurde, trochę za daleko, zaś się patrzy. Cześć, maluszku. Jaka piękna. W ogóle się nas nie boi. Kurde, obiektywie. Dlaczego nie masz 300 mm? Dlaczego? A może tam podejdę, dam radę tam podejść? Czy nie? Bo ja nie widzę, wiesz, po prostu w obiektywie. Ciężko. A kurde.